Anais jest najmłodszym i najinteligentniejszym członkiem rodziny Watersonów. Jest stosunkowo niska, ma różową sierść, mały ciemnoróżowy nosek, długie królicze uszy oraz okrągłe oczy. Jest ubrana w pomarańczową sukienkę oraz białe buty. Jest bez wątpienia najbardziej inteligentna z całej rodziny. Chociaż jej młody wiek uniemożliwia jej bycie zauważoną i potraktowaną poważnie przez dorosłych. Wielokrotnie pokazywano, że ma talent do rozwiązywania problemów. Na przykład, kiedy wymyśliła wyjście z domu, kiedy został zalany w jednym z odcinków. I kiedy opracowała kompleksowe rozwiązanie, aby rozwiązać problem dostarczenia bagażu jej babci w innym odcinku. Anais może być uważana za najbardziej dojrzałą osobę w rodzinie Watersonów po swojej matce. Często dba o swoich braci na wiele sposobów. Na przykład pomaga im w odrobieniu zadań domowych i przyrządza śniadania. Przejęła po matce jej ognisty temperament. Gdy jej brat przypadkowo zgubił jej lalkę, wściekła się i groziła powiedzeniem o wszystkim matce. Kiedy indziej, po męczącym wciągnięciu ciężkiej walizki, babcia poprosiła Anais, by sprowadziła ją z powrotem na dół. Zdenerwowana, zamiast spełnić prośbę babci i znieść walizkę na dół po schodach, wyrzuciła ją przez okno. Choć jest bardzo dojrzała jak na swój wiek, wciąż pojawiają się sytuacje, w których powraca do dziecinnego zachowania. Jest wielką fanką Daisy Duncan, o czym świadczy jej ulubiona lalka Daisy i ogromny entuzjazm dla programu Daisy na lodzie. Ma też wiele umiejętności. Przede wszystkim cechuje ją znaczna inteligencja oraz spryt. Potrafi się wpaść do serwera szkolnego, bardzo szybko układa puzzle, jest dobrym detektywem. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że jest wyżej w klasie od swoich braci. Odkryła imprezowy typ bakterii. Jej drugie imię to R, ponieważ podczas jego wymyślania Richard się zamyślił i papierowa kobieta zatwierdziła to imię. Urodziła się 18 maja 2007 roku. Ma krótkie nóżki, przez to wolno biega. Jej imię jest w oryginalnej wersji językowej serialu wymawiane na dwa różne sposoby. Odziedziczyła umiejętność walki wręcz i nerwowy charakter po matce. Pierwotnie miała mieć wąsiki, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Postać jest oparta na siostrze twórcy serialu. W odcinku Randka ma swój pokój, ale w innych odcinkach śpi w pokoju Gambola i Darwina. W pierwszym sezonie ma wystający ząb. W późniejszych sezonach ten ząb znika. Ma 86 cm wzrostu. Ma problemy z nawiązywaniem przyjaźni. O jakiej postaci chcecie kolejny odcinek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarliście do końca, to zostawcie komentarz o treści Anais.